Hej, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku o 12 sezonie LEGO Ninjago Prime Empire. W dzisiejszym materiale z teoriami pogadamy sobie o gangu szczurów w najnowszym sezonie. Zapraszam! Gang szczurów są jedną z nowych frakcji w 12 sezonie Prime Empire. Na ten moment nie wiemy praktycznie o nich nic, ale było kilka przebłysków, które mogą sugerować, kim tak właściwie się okażą. Na ten moment mogliśmy zobaczyć szczury w shortach z 12 sezonu. Uwaga, uwaga! Szczurów jest zdecydowanie więcej, a nie tylko Richie i Heusenmer, którzy są w zestawach klocków. Szczury mają też inne kolory i inne ubrania i można było ich zobaczyć w tle. Jeden z nich brał udział w wyścigu o żółtą Kitanem, powiedział wówczas, że chce ją zdobyć, aby zadowolić króla szczurów, co by oznaczało, że ktoś nad nimi wyżej jest i nie jest to cesarz Unagami. Na ten moment nie wiemy, jak wygląda król szczurów, ale przynajmniej wiemy, że ktoś taki jest. Zapewne także jakąś rolę odegra i to na którymś poziomie, gdy ninja będą przechodzić grę. Szczury zatem nie są armią cesarza Unagamiego, może okazać się, że na pewnym etapie Unagami wynajmie takiego Richiego i Heusnera, ale na razie pozostańmy przy tym, że także i ta dwójka chce zdobyć Kitany dla swojego króla. Niekoniecznie szczury mogą być złe, lecz neutralne. Postacie te zostały stworzone na potrzeby gry Prime Empire, czyli ich stwórcą jest Milton Dyer. Pomimo, że te pasy na ich ciałach wyglądają jakby to byli gracze z prawdziwego świata, to osobiście już teraz w to wątpię. Pozostanę przy tym, że są to postacie z gry, którzy jako przeciwnicy także chcą zdobyć Kitany, bo taki jest przebieg gry. Im dalej nasi bohaterowie dotrą, to będą musieli stoczyć pojedynek z królem szczurów. Gang szczurów w ogólnym rozumowaniu będą przeszkadzajką w tym sezonie. I na tym zakończę ten materiał. Na ten moment nie wiemy, jaką rolę ostatecznie będą pełnić szczury, jednakże czuję, że tak to mniej więcej będzie wyglądało w 12 sezonie. A jak faktycznie będzie, do tego się przekonamy. Dzięki za oglądanie i widzimy się, widzowie, w kolejnym odcinku na kanale. Trzymajcie się, cześć!